Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie przyjąć Słowo Boże i złożyć najświętszą ofiarę. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym. Chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, prowadź nas do niebieskich radości. Niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, podążając za zwycięskim pasterzem, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wysłuchajmy teraz czytań z Pisma. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z 11 i przemówił donośnym głosem. Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przyjęli się do głębi serca. Cóż mamy uczynić, bracia? Zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr. Niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego, bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan Bóg nasz powoła. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał, ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni i przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałą. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Stół dla mnie zostawiasz na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najdrożsi, to się Bogu podoba, jeśli dobrze czynicie, a znosicie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za nim jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie było podstępu. On, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył, a gdy cierpiał, nie groził, ale zdawał się na tego, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwością. Krwią jego ran zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, a teraz nawróciliście się do pasterza i stróża duch waszych. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje nie znają. Alleluja, alleluja, alleluja. Wszechmogący Boże, czyś serca i usta moje, umkodnie głosił Twoją świętą Ewangelię. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale dziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Komu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu, woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowiedź opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli kto wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, niszczyć i złorzeczyć, i zabijać. Dzisiaj te słowa Chrystusa brzmią wyjątkowo mocno i wyjątkowo brutalnie i boleśnie. Brzmią one dlatego boleśnie, bo dzisiaj mamy nie tylko czwartą niedzielę Wielkiej Nocy, ale również święto Konstytucji 3 maja. Święto, w którym my, naród polski, powinniśmy świętować wolność, równość, braterstwo, wszystkie przywileje wynikające z bycia demokratycznym państwem. I jak nigdy wcześniej, tak dzisiaj to święto jest bolesne, krwawe i bardzo smutne. Smutne, ponieważ to, co obserwujemy wokół nas, spełnia się jak nigdy w dzisiejszej przypowieści Chrystusa. Przypowieści o złodzieju, który przychodzi nocą, by kraść, niszczyć, podając się za pasterza. Jezus mówił wyraźnie: ktokolwiek wchodzi przez bramę do owczarni i woła swoje owce po imieniu, one go znają i idą za nim, idą za prawdziwym pasterzem. Ten, kto wchodzi inną drogą, kto szuka i kluczy, ten jest złodziejem i ten jest rozbójnikiem. Kiedy patrzymy na to, co się dzisiaj dzieje w naszym kraju, w naszym świecie, kiedy patrzymy na otaczającą nas rzeczywistość, to dość łatwo jesteśmy w stanie stwierdzić, kto wchodzi bramą, a kto wchodzi innym wyjściem, kto wchodzi, by wołać owce i prowadzić je na pastwisko, aby mogły się nakarmić, aby żyły w zgodzie i w pokoju, a kto wchodzi po to, by kraść, niszczyć i zabijać. To, co mogę dzisiaj Wam powiedzieć i to, co chcę Wam powiedzieć dzisiaj w to święto demokracji, to to, abyście nigdy nie zapomnieli, że wolność nie jest nam dana na zawsze, że demokracja nie jest nam dana na zawsze i że łatwo jest przyzwyczaić się do dobrego, ale kiedy zatracimy z oczu pasterza, kiedy przestaniemy pamiętać, jak brzmi jego głos, to pójdziemy na zatracenie. A ci, którzy teraz przychodzą, to nie są ci, którzy chcą nas paść, ale ci, którzy chcą nas strzyc i prowadzić do rzeźni. Więc aby uniknąć rzeźni, aby uniknąć strzyżenia, słuchajmy pasterza, a pasterzem jest Bóg. Amen. Wyznajmy wiarę w jedynego Stwórcę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. W jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia, wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany.
I zmartwychwstał dnia trzeciego jako znajmie pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Przez Jezusa Chrystusa, który jest pasterzem naszych dusz, z ufnością polecajmy Bogu Niebieskiemu potrzeby wszystkich ludzi. Módlmy się za nasz naród, aby w tym trudnym okresie próby zachował jedność i potrafił być wolny. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich obywateli i obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej, aby dali odpór dyktaturze wilków i zbrodniarzy i aby dobry Bóg dał nam znowu wolność. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne, aby Chrystus był wszędzie głoszony, słuchany i miłowany. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za alumnów wszystkich, którzy poświęcili się Bogu, aby oddając coraz pełniej swoje życie Chrystusowi, byli świadkami przyszłego zmartwychwstania. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodziców, nauczycieli i wychowawców, aby w serca młodych wszczepiali szacunek i miłość do każdego człowieka. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za lekarzy, pielęgniarki, ratowników i wszystkich, którzy pracują w służbie zdrowia, aby doświadczali szacunku i aby to, co wykonują teraz, przyniosło dobre owoce. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże, Ty odkupiłeś nas przez śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna. Wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy w naszej pielgrzymce do wiecznej Ojczyzny zawsze słuchali Jego głosu, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przez to misterium wody i wina daj nam, Panie Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przyjmij nas, Panie, stojący przed Tobą w duchu pokory i sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Obmyj mi, Panie, z mojej winy, oczyść mnie z grzechu mojego. Módlmy się, aby Bóg Ojciec Wszechmogący przyjął ofiarę Kościoła na swoją chwałę i za zbawienie całego świata. Panie nasz Boże, spraw, abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej ofiary. Niech nieustannie działanie łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został nam ofiarowany jako nasza Pascha. On zniweczył moc grzechu, odnowił całe stworzenie i nam przywrócił utracone życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości.
Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twymi sługami, biskupami świata, mną, Twym niegodnym sługą oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Oddasz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach ze służby zdrowia i o wszystkich, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. I z czcią wspominamy najpierw pełną chwałę Maryję, zawsze dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy, oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana Tomasza, Jakuba, Filipa i Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmy i Damiana i wszystkich Twoich świętych, przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Boże, przyjmij łaskawie ta ofiara od nas, sług Twoich i całego ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb, swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie, Boga swego Ojca Wszechmogącego i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce. Ponownie dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę o zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi zatrzymanych od Ciebie darów, ofiarę czystą, świętą i doskonałą. Chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dar swojego sługi sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarcha Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek, jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, ofiarach pandemii i o wszystkich, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Lucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu.
Przez Chrystusa naszego Pana, przez którego Boże wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego też ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i otocz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie wzajemnie znak pokoju. Pokój Wam. Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy i będziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty z woli Ojca za współdziałaniem Ducha Świętego przez swoją śmierć daj życie światu. Wybaw mnie przez Najświętsze Ciało i krew Twoją od wszelkich nieprawości moich, od wszelkiego zła. Spraw tak, żebym zawsze zachował Twoje przykazania i nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało i krew Chrystusa niechaj Was strzegą na życie wieczne. Ciało Chrystusa strzeże na życie wieczne. Krew Chrystusa strzeże na życie wieczne. Módlmy się. Boże, dobry pasterzu, wejrzyj łaskawie na lud Twój odkupiony najdroższą krwią Twojego Syna i wprowadź go na ucztę życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Proszę Was, najmilsi i najmilsze, abyście w najbliższym czasie modlili się też za mnie i za diakona Mariusza, bowiem prokurator, który nas od roku już ściga, postanowił chyba dokończyć sprawę. A teraz przyjmijcie, proszę, błogosławieństwo Boże. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was wszystkich błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Zostańcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.